Piotrkowskie Przedmieście, które jest jednym z największych osiedli Torunia, tak naprawdę jest dzielnicą, która nie posiada własnego domu kultury. Mamy gro domów kultury na Starym Mieście, nawet na obrzeżach, na dzielnicach takich znajdujących się na obrzeżach miasta. Natomiast tutaj, w starej, zabytkowej, secesyjnej i modernistycznej dzielnicy nie mamy ani jednej placówki kulturalnej, za wyjątkiem filii biblioteki. I tutaj Dom Kultury jest takim elementem, który wypełnia ten brak. Dom Kultury na Bydgoskim Przedmieściu istnieje od roku 2014, kiedy to wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Fundacją Stabilo napisaliśmy projekt i otrzymaliśmy dofinansowanie z ramienia Unii Europejskiej w ramach programu Program Rewitalizacji Społecznej. I od tego czasu udało nam się placówkę utrzymać, między innymi dzięki wsparciu gminy i Ministerstwa Kultury. Rocznie występujemy w ogólnodostępnych, otwartych konkursach i otrzymujemy granty. Na przestrzeni tych 3 lat wiele rzeczy się zmieniało, także wiele osób, jest totalnie duża rotacja. Jesteśmy taką troszeczkę amebą, która cały czas ulega degradacji i ponownie się tworzy. Niektórzy są z nami przez cały ten okres, czyli 3 lata, i w przypadku dzieci możemy mówić o tym, że troszeczkę jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie tych dzieci. Także jest to ogromna odpowiedzialność i tutaj warto zaznaczyć, że nie jesteśmy przechowalnią dzieci, tak? Czyli oprócz tego, że dzieci uczestniczą w rozmaitej ofercie warsztatowej, to oprócz tego spędzamy z nimi bardzo dużo czasu, bo zarówno w wakacje, w sezonie letnim są to zajęcia prowadzone od 9 do 16, w ferie zimowe również prowadzimy serię zajęć, także praktycznie towarzyszymy im na każdym kroku i jesteśmy świadomi tego, że bierzemy udział w takim procesie obserwacji, możemy obserwować wzrost i jakby dorastanie tych dzieci, więc jest to bardzo dla nas fascynujące. Wiesz co, chyba od tamtego roku, ale od końcówki tamtego roku. Nie jestem w stanie podać Ci dokładnie miesiące, ponieważ ja najpierw działałam na takiej zasadzie wolontaryjnej, zastępczej. Obecnie jestem taką panią Madziarką Świetliczanką i robię zajęcia z rzeźby. Bardziej chyba próbuję otwierać dzieci na to, czego nie pokazują im w szkołach, czyli na mniej klasyczne wytwory, jeśli w ogóle na wytwory. Więc tak, zajęcia mam raz w tygodniu. No i w zależności od tego, jaka jest potrzeba, bo być może coś się wydarza w międzyczasie, co trzeba skomentować. Sztuka jest też takim bardzo terapeutycznym elementem. Często można przez nią łagodzić konflikty albo wchodzić w zupełnie nowe relacje z ludźmi. Ja bardzo wierzę w to miejsce i myślę, że po pierwsze wyrównuje szanse. Szanse między ludźmi różnie sytuowanymi społecznie, szanse na poznanie, rzeczy niedostępnych nie tylko ze względu na to, ile masz pieniędzy, ale ze względu na to, że nie ma po prostu takich miejsc. Idea współpracy, tolerancji, przede wszystkim równości, pomimo różnych czynników, które nas dzielą i pomimo tych wszystkich czynników środowiskowych, które są naprawdę różne dla każdego, jesteśmy w stanie robić coś razem,
jesteśmy w stanie się od siebie uczyć, bo to nie tylko ja mówię dzieciom, jak według mnie powinien wyglądać świat, tylko to one mi codziennie czegoś uczą. Jestem absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych. Skończyłam w zeszłym roku rzeźbę. Od zawsze chciałam pracować, w sumie stawiałam na pracy z ludźmi, z dzieciakami. Chyba bardziej pociągało mnie to niż stawianie pomników. Wpadłam odwiedzić to miejsce i bardzo mi się spodobało. Współpraca zaczęła nam się chyba bardzo fajnie układać. W sumie jest to jedno z miejsc, w którym wydaje mi się, że komunikacja najfajniej funkcjonuje, że pracowałam w wielu miejscach, a nigdzie ta komunikacja między ludźmi, którzy tworzą takie miejsce, nie wyglądała tak dobrze do tej pory. Na warsztatach kreatywnych zajmujemy się bardzo różnymi rzeczami. Początkowo mieliśmy zajmować się tylko, na moim warsztacie mieliśmy zajmować się fotografią, animacją, ale jakby stawiałam na to, żeby też dzieciaki powiedziały to, czego oczekują one ode mnie. No i rozwinęliśmy to i tak naprawdę skaczemy sobie między tymi wszystkimi jakby dyscyplinami i bawimy się wszystkim, próbujemy łączyć. Wydaje mi się, że tym, że tutaj z góry nie mamy pewnego planu, który jest narzucony, że bardziej dopasowujemy się do potrzeb dzieciaków, o których one też nie boją się nam mówić. No i my jakby nie tłamsimy tego, tylko jakby staramy się rozwinąć to jakby, czego od nas oczekują. Staramy się na to odpowiedzieć w jakiś sposób.